Ze mną burmistrz Góry Kalwarii. Witam. Zastępca burmistrza Jan Wysokiński. Panie burmistrzu, mimo wszystko tak będę mówił. Kongres mi się wydaje jest w połowie, ale bardzo udany. Coś możemy chyba na ten temat już powiedzieć. No tak, kongres jest w połowie, ale tak jak pan zauważył, na pewno jest udany przede wszystkim dla promocji tego produktu lokalnego. Nie tylko naszej gminy, ale całego regionu tutaj Permy Mazowsza, czyli gmin, które są w tej organizacji. Myślę, że to daje dużą obraz o walorach, o tym produkcie lokalnym tutaj na Mazowszu, gdzie możemy zaprezentować swoje produkty. I tak moim takim, jak gdyby, nie wiem, spostrzeżeniem, to tak w jedności jest siła. Widzę taką trochę nić współpracy między tymi waszymi gminami, oczywiście w LDG. Od samego początku, jak został powołany lokalna grupa działania, została powołana lokalna grupa działania, to raczej staraliśmy się nie rywalizować z sobą, a raczej współpracować właśnie dla dobra wspólnego rozwoju naszych gmin. Macie, może tak wspomnimy też o Górę Kalwarii, Czersk, macie wspaniałe produkty. Myślę, że warto też zaprosić wszystkich właśnie do Góry Kalwarii, do tych miejscowości obok, które rzeczywiście naturą, bo to przewodnie jak gdyby hasło tego kongresu, naprawdę nie, są wspaniałe. No, gmina Góra Kalwaria to miasto z wielkimi tradycjami, ale również Czersk, siedziba książąt mazowieckich, gdzie odbywają się corocznie wiele imprez, na które zapraszam. Bardzo znana impreza, turniej rycerski na koniec maja, gdzie przebywa bardzo dużo uczestników, ponad 10 tysięcy. Dlatego to jest wydarzenie trzydniowe i zapraszam na wiele innych imprez związanych choćby nawet Święto Góry Kalwarii. To jest 9 czerwca, gdzie rozpoczynamy paradą taką historyczną już od kilku lat tradycyjnie, promując różne wydarzenia historyczne z naszej gminy. I tak jak powiedziałem przy swoim występie, ten rok jest rokiem Wisły i parada będzie właśnie tematycznie nawiązywała do Góra Kalwaria nad Wisłą. Dziękujemy za zaproszenie, przyjęliśmy i co możemy powiedzieć? Do zobaczenia. Do zobaczenia. Zapraszam do Góry Kalwarii. Przede mną przewodniczący Komisji Rolnictwa w Sejmiku Województwa Mazowieckiego, pan Leszek Przybytniak. Myślę, że takie imprezy jak dzisiaj, bo mogę powiedzieć imprezy, kongres taki, myślę, że to wiele daje też do namysłu, że Sejmik, inwestując w pewne rzeczy, naprawdę powinien być zadowolony, bo ta dzisiejsza uroczystość też pozwala tak spojrzeć w przyszłość bardzo realnie. Witam serdecznie, bardzo mi miło, że mogę uczestniczyć w tak zacnym przedsięwzięciu, bo kongres zawsze za sobą niesie wymianę wiedzy, wymianę poglądów, pokazania siły swojej, siły otoczenia, siły regionu. I bardzo się cieszę, że mogę w takim kongresie uczestniczyć, bo te propozycje przedstawiane przez lokalne grupy działania, przez cały program LIDER są tak ciekawe, tak nośne, że rzeczywiście jest na co popatrzeć. Szczególnie widzę tą siłę społeczną, która rzeczywiście chce tworzyć. I tutaj to przedstawianie swoich tych najciekawszych rzeczy, najciekawszych projektów jest tak fantastyczne, że jestem pod wrażeniem. No bo na czymś muszą się ci następni wzorować. To jest bardzo ciekawe, ale też myślę, że nie bez kozery tu wasza obecność jest, bo wspieranie i wspomaganie jest dosyć znaczne. To pan jako przewodniczący komisji może coś na ten temat powiedzieć? Oczywiście tak. Przecież wszystkie sejmiki, no a szczególnie Sejmik Województwa Mazowieckiego wspiera lokalne produkty, wspiera lokalnych wytwórców. Jest to bardzo ważne, bo myślę, że można powiedzieć to, no Mazowsze jest bardzo, bardzo otwarte na gości, na turystów i myślę, że to przesłanie, że przez żołądek do serca, tu właśnie widzimy na tym kongresie. Pokazujemy fantastyczne produkty, fantastyczne projekty, które rzeczywiście wykonują prości ludzie, nasi mieszkańcy naszego Mazowsza. I dzięki właśnie tym programom, które
są uruchomione również z funduszy europejskich, a może przede wszystkim, dają tą możliwość. I my jako samorząd województwa kierujemy te środki po to, by angażować, czy ewentualnie rozwijać to poczucie własności tego miejsca, gdzie mieszkamy. Własności i rozwijania tego miejsca. To myślę, są bardzo ważne rzeczy. No, można to różnie ujmować, ale tak prostymi słowami cieszę się, że rozwijamy się w sposób taki bardzo, bardzo prawidłowy. Panie przewodniczący, a może coś dla tych, którzy dzisiaj będą oglądać, a mają może bodziec taki, by naśladować. Chcą coś takiego stworzyć, jak te tutaj wspaniałe inwestycje czy przedsięwzięcia. Myślę, że tych młodych też trzeba zachęcić. No myślę, że tu nawet nie trzeba zachęcać. Ja uważam, że to, co widzimy tutaj, młodych przedsiębiorców, którzy pokazują inwencję twórczą, pokazują inwencję działania takiego bardzo mocnego, to już świadczy o tym, że pewne przemiany na wsi, szczególnie w ośrodkach wiejskich, już nastąpiły. Już nastąpiły. I w tej chwili to przesłanie, o którym pan mówi, że nie mamy innego wyjścia, jak na wsi tworzyć produkty, które będą nam dawały zyski nie tylko z wyprodukowanych typowo produktów rolnych, ale z przetwarzania ich. Z przetwarzania, wytwarzania dobrej żywności, promowania tej żywności, zapraszania turystów, zapraszania całej rzeszy ludzi, którzy nawet o tym nie wiedzą, że coś takiego jest. Dziękujemy oczywiście za obecność, za możliwość przeprowadzenia wywiadu. Dziękuję bardzo, życzę sukcesów. Mam nadzieję, że następne edycje będą tutaj się odbywały w Tarczynie, może nie tylko w Tarczynie, bo tu słyszałem, że te edycje są tego kongresu w różnych miejscach, bo w całym regionie. Tak, w całym regionie są organizowane i myślę, że będziemy rozszerzać to. A dlaczego rozszerzać? Po to, żeby rzeczywiście większa rzesza osób czy mieszkańców mogła tutaj przyjść i zobaczyć. Nie tylko w jednym miejscu, tak jak to bywa, czy w Warszawie, czy gdzie indziej, w tych ośrodkach centralnych, ale również i w ośrodkach wiejskich. Dziękuję. Myślicie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. No, myślę, że jedna z najważniejszych, nie najważniejsza osoba dzisiejszego kongresu. Pani burmistrz Tarczyna, pani Barbara Galisz. Pani burmistrz, mi się wydaje, że emanuje tu taką wspólnotą. Nie wiem, w tym LDG stworzyliście sobie taką, czy to reguła jest, czy w każdych takich LDG. Powiem szczerze, nie tylko ja to jak gdyby zauważyłem. To prawda, muszę powiedzieć, że naszym celem jest łączenie społeczności, wszystkich społeczności i nie tylko lokalna grupa Mazowsza, Perły Mazowsza jest tu zlokalizowana, ale również i sąsiednie lokalne grupy działania. Chcemy nawzajem wymieniać doświadczenia, chcemy się dzielić, chcemy podkreślać, jak ważne są nasze produkty lokalne, jak musimy je promować. Musimy dążyć do tego, żeby nasze produkty lokalne były dobrze postrzegane, dobrze odbierane, a uważam, że są tego godne ze względu na to, że one są produkowane z owoców ekologicznych, z produktów ekologicznych i myślę, że mogą zdobywać rynki nie tylko europejskie, ale i światowe. Jestem co do tego absolutnie przekonana. Bardzo duży optymizm od pani burmistrz płynie. Ja może powrócę do kongresu. Pełna sala kinowa. Naprawdę myślę, że już jest tak zwany półmetek w tej chwili, ale już można powiedzieć, że kongres można, tak jak był otwierany, tak w tej chwili można już podsumować, że bardzo udany. Ja myślę, że tak. Jestem bardzo zadowolona, bo faktycznie frekwencja dopisała. Wszystkie lokalne grupy działania i mieszkańcy, i przedsiębiorcy, przede wszystkim przedsiębiorcy, bo na nich nam bardzo zależało, dotarli na miejsce, mogli pochwalić się swoimi produktami, zaprezentować je, promować te produkty. Nikt się nie spieszy, mają tą możliwość, żeby się dzielić swoimi doświadczeniami. Także ja myślę, że to jest jedyna okazja, gdzie wszyscy razem możemy wspólnie dzielić się tym, co mamy. I na zakończenie może zapytam o tarczę. No szczególne, można powiedzieć, też słowa takie pozytywne płynęły od pani. Ten produkt lokalny, borówka, naprawdę, rzeczywiście, oko cieszy. Ja tak nie ukrywam, że z naturą związany jestem trochę i te 60 kilka hektarów robi wrażenie, naprawdę. To
prawda. Ja myślę, że oprócz tu produktów lokalnych, gdzie nasi mieszkańcy produkują te produkty lokalne, nasza gmina jako samorząd na pozyskanych terenach, tych 82 hektarach, przeszło 82 hektary, w tym 62 hektary stawów, to chcemy właśnie też prezentować produkty naszych mieszkańców. Chcemy stworzyć taki folwark, bo mamy taką zabudowę folwarczną w Drozdach i chcemy na podstawie tej zabudowy zrekonstruować te stare zabudowania i stworzyć tam taką produkcję produktów lokalnych, przede wszystkim z owoców miękkich, również takich jak kapusta, jak ogórki, jak pierogi, jak szarlotka nasza, wiele, wiele, soki nasze tarczyńskie, więc mus tarczyński, chcemy to wszystko promować. Ja myślę, chcemy powołać taką spółdzielnię pracy z naszych mieszkańców na właśnie naszym terenie. W przyszłości promować, co się już czyni, a dzisiaj chyba degustować, bo tyle stoisk ze smacznymi daniami. Myślę, że każdy coś dla siebie tu znajdzie. Ja myślę, że tak. I to, co można zauważyć, że bardzo ważną rzeczą jest, co ostatnio wszyscy mieszkańcy, ale nie tylko, i goście zwracają uwagę, żeby te produkty były faktycznie z produktów ekologicznych, tak? I to się właśnie u nas dzieje. My podkreślamy to, że powrót jakby do tych naturalnych rzeczy, że to jest taką najważniejszą rzeczą, żeby zapobiegać, bo to wszystko właśnie, jeśli jemy zdrową żywność, jesteśmy zdrowi. I dlatego chcemy promować ten zdrowy styl życia. To co na zakończenie, zapraszamy do Tarczyna i życzymy smacznego. Tak, właśnie, zapraszamy do Tarczyna. Mało tego, chcemy, żebyście Państwo pozostali w Tarczynie. Pozostajemy także. Dziękuję ślicznie.